Cześć, jestem Klaudia Tokanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Który czworokąt ma większe pole? Kwadrat o boku długości A czy prostokąt o wymiarach? No i tu mam te wymiary. O ile większe? No to zaczynamy od kwadratu o boku długości A. No to tutaj po prostu wzór na pole. Będzie to A kwadrat. A teraz prostokąt. Mamy. Tak. I tak. To wymnażamy z tym, to z tym, a potem to z tym i to z tym. A razy A to A kwadrat. A razy 2 to 2A. Minus 4 razy A to minus 4A. Minus 4 razy 2 to minus 8. Robimy teraz to tutaj i mamy A kwadrat minus 2A minus 8. Pytanie w tym zadaniu jest, który czworokąt ma większe pole? Kwadrat czy prostokąt? O ile większe? No to teraz spójrzmy sobie na to, że tutaj mamy a kwadrat, tutaj też jest a kwadrat, ale od tego a kwadratu odejmujemy to wyrażenie. To oznacza, że ten kwadrat ma większe pole, bo to jest tak, jakby to było 6, a tutaj od szóstki odejmujemy dwójkę i ósemkę. Na przykład. Więc zapisujemy sobie kwadrat, odjąć pole prostokąta. I mamy a kwadrat, odjąć, i to tutaj wrzucamy w nawias. I będziemy zmieniać znaki na przeciwne. A kwadrat, odjąć a kwadrat, no to tego już nie mamy. Dodać 2a plus 8. I patrzymy sobie, jakie mamy tu odpowiedzi, że pole oczywiście tutaj kwadratu jest większe o, no i tu nam to wyszło. Zaznaczamy odpowiedź A. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę i no i już.